Witam Was w kolejnym filmiku po dłuższej przerwie, po bardzo długiej przerwie. Słuchajcie, spowodowanej no niestety upałami. Na dzień dzisiejszy zrobiło się na tyle chłodno, że mogę zaryzykować tutaj nagrywanko. Ja tylko sprawdzę, gdzie my jesteśmy. Najprawdopodobniej pokonaliśmy Coigla. Sobie jeszcze oblukam, słuchajcie, co my tutaj mniej więcej mamy. Okej. Okay. Pokonaliśmy Coigla, mamy tutaj jeszcze do możliwość zrobienia sobie eliksiru ostatniego już z potworów, tylko musimy się teraz, kochani, rozejrzeć gdzieś za ogniskiem. Tutaj już dużo nie przeszukamy, dużo nie znajdziemy. Tu mamy ogniseczko, pamiętajcie, że tutaj, bo były pytania na grupie, gdzie się wychodzi. No jeszcze tutaj powinno być przy tym ciele jakiś, powinien być alkohol, tędy wychodzimy. Ja zanim jeszcze zrobię, zbadam to ciało. No i popatrzcie, ile ciekawych rzeczy możemy sobie wziąć. Takie składniki alchemiczne, których na razie nie potrzebujemy. Ja sobie przysiądę na chwilę. No może już niekoniecznie na tym ciele, no ale trudno. Dobrze, najpierw alchemia. Szukamy sobie tutaj tego przepisu na jad Coigla. Nie jest on wcale taki trudny, ja bym tutaj tylko ten eter wymienił na coś takiego bardziej. O właśnie. Myk, żeby to nie było z dominatami. Nie musicie tego robić, ale dominaty warto oszczędzać. Patrzcie, już mam mało dość. Okej. Okay. Myk zrobiliśmy. On gdzieś tutaj powinien być. Tutaj jest. Zjadł Coigla. Pozostałe tutaj rzeczy mamy. Jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Okej. Okay. Medytacja. Zaraz, kochani, będziemy mieli możliwość ulepszenia sobie jeszcze naszej postaci. Ale najpierw może ja wypiję ten eliksir. Cóż nam to dodało? O ile dobrze pamiętam, dodało nam to talenty. Proszę bardzo, mam jeden srebrny do wykorzystania. No, sprawdźmy, gdzie byśmy go mogli podłożyć. Tu już chyba wszystko mamy. Stalowy grupowy. Tu raczej już wszystko mamy. Tak. Tu też. Tego zdalnego uderzenia nam nie będzie raczej trzeba. Więc słuchajcie, ja sobie tak myślę, że ja już bym tutaj raczej tylko w stylu szybkim ból plus 15. Wiecie co? W sumie jak nie mam na co to przeznaczyć, to... A ten złoty sobie damy, tutaj przedłużymy sobie podpalenie i będzie wszystko cacy, tak sobie myślę. Okej. Okay. Tutaj już raczej, moim zdaniem, słuchajcie, raczej drugiego stopnia mistrzowskiego nie zdobędziemy. No pięknie wyglądają te sztylety tutaj. Aż muszę zdjęcie zrobić. Nie, Geralt, nie będziemy medytować. Dobrze. Ktoś mnie kiedyś pytał, po co ja te sztylety tutaj zbieram, że... Przecież tym się nie walczy. Człowiek ten sugerował, że się tym nie walczy. Owszem, nie walczy się, ale fajnie to wygląda. Jest i Siegfried. Dobrze, zrobimy sobie tutaj... Ach, nie to. Nie to. Zapomniałem, którym ja tu save'y robię. Czyż nie tym? Co byśmy tu wypili? O kurcze. Widzicie? Mea culpa. Widzicie, przez to moje roztrzepanie długo nie grałem i zapomniałem. Musimy sobie dorobić na szybko. Popatrzcie, ja nawet nie włączyłem, do tego stopnia zapomniałem, że nawet nie włączyłem tutaj stopera. Trudno będzie troszeczkę dłuższy filmik. O!
Słuchajcie, jakim, co my mamy tutaj? Ten puszczyk Rubedo. Szybko sobie dorobimy puszczyka Rubedo. Tu tylko pójdzie jakiś... O, właśnie. Teraz jeszcze jeden możemy zrobić. Cyk. Dwa. I ja szybko jeszcze jedną jaskółeczkę Nigredo i będzie dobrze. Tu będzie troszkę gorzej, ale też sobie poradzimy. Raz. Nigredo, to mój telefon szaleje. Trzy. I cztery. Co ja robię? Nigredo to miało być. Ale bym skrewił. Tak i tak. I mamy. Myk, jaskółeczka jest. Dobra. Okej, wchodzimy sobie do menu. Teraz musimy sobie tutaj to wszystko ładnie poustawiać. Gdzie ten puszczyk był? I puszczyk tu. Dekokt mamy, wszystko mamy. Słuchajcie, robimy sobie już teraz takiego save'a na wypadek, na wszelki wypadek, gdyby coś tam. Dobra. Tu gdzieś Zygfryd nam znowu przybiegnie, spokojnie. Już powinien biec za nami. A, nie to. Dobra. Pytaliście się, gdzie się wychodzi? No właśnie, tutaj. Zygfryd jest. Tu spotkamy zaraz grupkę modlących się osób. Możemy pomodlić się z nimi, jeśli uznamy za stosowne. Wiem, że nie jesteś wierzący, ale chciałem cię prosić, byś pomodlił się przed konfrontacją z Jakubem de Aldersberg. Czy moja niewiara nie czyni tej modlitwy bezsensowną? Wiara różni się od niewiary tym, że czasami czyni cuda. Niewiara nie może nic. No tutaj tak sparafrazował Nenneke trochę. Jak mawiała Nenneke, modlitwa jeszcze nigdy i nikomu nie zaszkodziła. Dobrze, pomodlę się. Pomimo, że Geralt jest, prawda? Modlmy się! No właśnie. Wieczny ogień! Błogosławieni pokorni. Nie mogę uwierzyć, że Jakub de Aldersberg zdradził. Ognia, głodu i wojny. Popatrzcie, co tu się dzieje. Możemy ewentualnie sobie jeszcze tutaj sprawdzić, czy da się gdziekolwiek wejść. Widzicie, że się nie da. To wszystko jest już... Popatrzcie, mamy tutaj dwóch braci większych. Ja tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czym mam z nimi walczyć. To sobie jeszcze Igni. Widzicie, że tutaj idzie szybko. Z dobrze zrobionym znakiem Igni nie ma w zasadzie z nimi żadnego problemu. Sprawdźmy. Zobaczmy, czy się do komandorii, ja sobie zrobię tutaj save'a, czy się do komandorii tej zakonu tutaj da wejść. Nie. Dlatego wam mówiłem chyba wcześniej, że niestety tutaj trzeba sobie... U Jaskra ostatni, okej. Ciężko go podpalić. Ale widzicie, że nie ma. W sumie źle nie jest. Czekajcie, zobaczymy sobie jeszcze tutaj. O, popatrzcie. Tutaj właśnie zacząłem żałować, że tu przyszedłem. Dobra, ogary nam padły. Słuchajcie, ran nam jakichś takich strasznych nie zadał. Obrażeń, gdzieś tak około 16 dostaliśmy obrażeń. Na 2116 dostępnych.
Okej. Słuchajcie, tu już nic nie zwalczymy. Ja sobie zrobię zapis. Tu już jest wszystko oczyszczone. I słuchajcie, jedyne co nam zostało, to wejść do... Dokładnie. A ten znowu! Jak zwykle. Leż spokojnie, Zygfrycie. Chłopak ma pecha normalnie. Znowu, przed ostatnią chwalebną bitwą jestem ranny w nogę i nie mogę chodzić. Kurwa! Nie ruszaj się. Wojska Foltesta zaraz tu będą. Zbiorę pod swoją komendą braci, którzy pozostali wierni ideałom zakonu. Słuchajcie, chyba będziemy już kończyć. Chyba będziemy już kończyć, tak sobie myślę. Popatrzcie, tutaj mamy trzech. Ja sobie znowu zrobię save'a. Słuchajcie, save'ów nigdy za wiele. Popatrzcie, mamy tutaj trzech gości, którzy raczej nie będą nas chcieli wpuścić. Po dobroci. Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz wielkiego mistrza! Ojej. Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Kandaradej! I już chyba wszystko wiadomo. Popatrzcie, temu narzuciliśmy anomalię strach, on będzie przez nas uciekał, przed nami. A ja go mogę wtedy na spokojnie dystansowym atakiem. Już praktycznie... dogorywa. Popatrzcie, on sobie biega. Poddaj się! Cios łaski będzie teraz. Przeszukujemy ich oczywiście. Mamy jakiś alkohol, mamy kluczy, który jest najważniejszy, jakieś monety. No, jedzonko sobie też weźmiemy. Tutaj ja może posortuję trochę. W zasadzie mógłbym jeszcze tutaj nałożyć olej. Oleje, nie wiem czy mi się nie skończyły. Argentia jeszcze działa przez 3 godziny. Okej. Okay. Mamy tutaj, słuchajcie, zapas wszystkiego. Sól w woreczku, czyli nie będą nas atakowały upiory, a to przeciw utopcom. No, jakoś tak wyszło. Także jakbyście kiedyś pytali, ktoś się was pytał, to gdzie to wrzucić, to właśnie tu, gdzie w miejscu pierścieni. No, oczywiście nie biorę już sztyletu, bo mam znacznie lepsze niż ten. Okej, okay, przeszukamy sobie jeszcze drugiego. Dla dobrej miary przeszukamy sobie jeszcze drugiego strażnika. Wzięliśmy co trzeba. I tutaj już, tu już raczej nic nie ma. Kierujemy się wprost do komnat wielkiego mistrza. Tam będzie taka idylliczna scenka sielankowa. Ojej. Jaki to on dobry, popatrzcie. No. Słuchajcie, wzór cnót. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Nie jest żółtego śniegu. Pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Słuchajcie, teraz mi będzie fanzoli. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Myślę, królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach bogi. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go we wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna.
Kochani, to już jest ostatni etap w zasadzie naszej przygody. Czyli tutaj The Aldersberg pokazuje nam swoją wizję. Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz. Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? O nie, Geralt, to się dzieje naprawdę. Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną. Zobaczyłeś skute wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Oszczędź mi tych bredni, The Aldersberg. O co ci chodzi? Musisz zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło, ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację. Jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Nigdy! Tej przyszłości można jeszcze uniknąć. Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz robiły Zakon i Salamandra, miało na celu uratowanie ludzkości. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz, tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Ale najpierw musisz nauczyć się pokory. Graj muzyko. Ten nam zwiał. Że mamy tutaj na razie ifrity. No wiem, może nie najmądrzejszy pomysł. Atakować potwory ognia ogniem, ale no cóż, sprawdziło się. Ja to już, kochani, bardziej z przyzwyczajenia przeszukuję. Mieczek sobie schowany. Zrobię sobie save'a, żeby tego fanzolenia uniknąć. Możemy sobie spróbować pójść tutaj. Może spotkamy coś ciekawego. Ale bym poszedł. Widzicie, to jest tylko zapora, okej. Popatrzcie, tutaj stąd wyszliśmy. Tak to mniej więcej wygląda. Zaraz będziemy spotykać tutaj no, reminiscencje między innymi naszych działań. Zależy gdzie kto i z kim. Czeka cię tutaj wiele niespodziewanych spotkań, Geralt. Triss? Skąd się tu wzięłaś? Jesteś silniejszy niż zakładał Wielki Mistrz. Przywołałeś mnie tutaj. Jak? Wielki Mistrz się myli. To nie jest przyszłość. To wizja przyszłości uwięziona w jego umyśle. Zaprosił cię do środka, a ty przyniosłeś ze sobą własne wizje i zjawy. Czyli to nie dzieje się naprawdę? Nie jesteś w żadnym realnie istniejącym miejscu, ale to coś więcej niż sen. Jeśli tutaj zginiesz, śmierć będzie jak najbardziej rzeczywista. Ruszajmy więc. Użyczę ci swojej magii. Będę przyzywać błyskawice. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma już nic. Tylko tego dekoltu Triss Merigold nie mogę przeżyć. No i kolejny i lecimy. Popatrzcie, tutaj już będą bestie. Ja sobie na nie dobędę. Ale może jeszcze spróbuję. Może jeszcze zdążę. O, właśnie.
rzeczywiście one są tylko pozornie groźnymi przeciwnikami. Tak naprawdę, o tu jest jeszcze jedna. Sobie po prostu zdobędę miecza. Okej. Wiemy, kim naprawdę są te bestie. No i proszę. Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Te małpoludy to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnukami. Nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. Podejdź, Geralt. Mam dla ciebie dar. Czyli jak widzicie, od samego praktycznie początku pracujemy tutaj na swoje zwycięstwo. To nie tylko... O, właśnie. No i proszę. Idzie nam to nieźle, ale jak już nadmieniłem, drugiego poziomu raczej nie zdobędziemy. I tu stoi chyba wielki mistrz. Słuchajcie, takie no dość monotonne. Być może ten ostatni filmik będzie jednak dłuższy. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom? Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami. Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym snom? Te wizje to mój dar. Ktoś zdecydował, że mam widzieć przyszłość. Ale sam zdecydowałeś, jak korzystać z tej mocy. Geralcie, co o tym sądzisz? Nieraz mówiłeś, że specjalne dary losu należy wykorzystywać w słusznych celach. Wybrałem najszczytniejszy. Uratowanie milionów istnień. I realizujesz go, zabijając setki. Ilu jeszcze zamierzasz skazać? Nie wiesz, jak olbrzymia katastrofa nadciąga. Krążą tu duchy tych, którzy zginęli. Im powiedz, że nie mieli prawa ocaleć. Słuchajcie, robię tak te sejwy, żeby później na wypadek, gdybym zginął, Dobra. O, proszę. Stary znajomy się trafił. No stary, teraz to już jest lekka przesada. Wow, strzał był niezły. Zaraz ja zobaczę, ile tutaj jeszcze wytrzymają. Pełnia. Pozostało 24 godziny. Wow. Ryla. Zabiłeś mnie, a jednak cieszę się na twój widok. Byłaś godnym przeciwnikiem. Śmierć w walce wcale nie jest najgorsza. Wiem.
Nie po to wybrałam żołnierskie życie, żeby umrzeć w łóżku ze starości. Ale z tobą łączą mnie więzy silniejsze niż śmierć. Przybyłam, aby walczyć u twojego boku. Szykuj broń, będzie ciekawie. No, myślę. Okej. Dobra. Już mi się w zasadzie tego nie chce zbierać. Aha. Ja wezmę tego dalszego tutaj. Już widzicie, wspomaganie mamy niezłe. Kierujemy się po prostu na potwory. Czyli zmieniamy oręż. Nawet nie zdążyłem. I tutaj chyba będzie znowuż wielki mistrz. Zrozumiałeś wreszcie, uparty wiedźminie? Ludzkość ma zginąć, a ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście, najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić. Jasne. Zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? Geralcie, oni i tak są skazani na zagładę. Przynajmniej dałem im szansę, żeby odeszli w walce. Rozejrzyj się, ludzkość też przeminie. A w przeciwieństwie do elfów, nie zostawimy po sobie zbyt wiele. Nie przeminiemy. Nie ze strażnikami, których stworzyłem. Zaraz zobaczysz, jak doskonale radzą sobie w tych warunkach. No tak. No, widzę. Normalnie mistrzowie przetrwania. Ciśniemy do góry, ciśniemy. Zaraz będziemy spotykać starych znajomych. I to też będzie wszystko uzależnione od decyzji, jakie podjęliśmy w czasie gry. Tego musiałem zabić. No ale to jest jeszcze... stare... Mogliśmy powstrzymać rachunki. Wielkiego Mistrza. Sam. Mogliśmy przerwać to szaleństwo, ale ty uznałeś za stosowne nam przeszkodzić. Morderstwa i terror. Oto wasze metody. Z tym nigdy się nie pogodzę. Ale mieliśmy rację. Ludzie to krwiożercze małpy. Rozejrzyj się. Właśnie tutaj doskonale to widać. Źle pobiegałeś na smyczy zakonu, a teraz podnosisz na niego miecz. Jak pies gryzący rękę, która go karmi. Bo tym właśnie jesteś. Nie wilkiem, ale wściekłym psem. Bezmyślną maszyną do zabijania. Nie nikim. Się... Wystarczy tego, Jejwin. Dobije cię jak psa, Geralt. Chodź. No i papa. Zadyma jest niezła, ciężko już tutaj sterować. No i mamy Alwina, co ciekawe.
Alvin. Ale nic się nie będzie działo. To tylko uda. Alvin znika. A my, kochani, ciśniemy dalej, ciśniemy. Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Wiedźmini mieli być strażnikami ludzkości, ale okazali się słabi. Wiem, że brzydzicie się swojej postaci, boicie się bólu mutacji. Potrzebowałem kogoś, kto udźwignie brzemię obowiązku wiedźminów, ale bez wad, balastu uczuć, bez ludzkich słabości. Uważasz, że bezrozumne potwory pozbawione są wad? Żal mi ciebie. No. Strach zmącił ci umysł. 13 minut. Zakonnicy chyba będziemy się musieli machają. Wydłużyć. No okej. Okay. Dawaj ich tutaj. W sumie problemu nie ma z nimi żadnego. Zaraz dojdziemy do miejsca, gdzie spotkamy... O, właśnie. Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. Łatwo, wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. Czyli nie walczymy z strzygą, tylko strzyga nam pomaga. Może być nieciekawie. Tutaj w zasadzie nie mamy żadnego problemu z nimi. Tutaj musimy się rozstać. Dlaczego? Zbliżamy się do serca jego wizji. Tutaj wielki mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Triss. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. Mamy tutaj też możliwość medytacji. Ja ją chyba pominę, bo słuchajcie, to wszystko mi ładnie działa. 40 godzin aż puszczyk, popatrzcie. Filtr Petriego 19, pełnia. Las Mariborski, to wszystko nam będzie działać. Dominata Rubedo, więc ja pominę medytację. Ewentualnie, słuchajcie, mogę sobie łyknąć, dla dobrej miary mogę sobie łyknąć co? Co my tutaj mamy? Wierzba na ogłuszenie i powalenie. Myk. Weźmiemy sobie jeszcze wilka. Dobra. Słuchajcie, robimy save'a. I kończymy tą farsę. Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie.
Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Nie, no proszę cię. Zrewanżuję się propozycją. Poddaj się do Aldersberg. Wycofaj z wyzimy swoich mutantów i ukosz się przed królem. Uratujesz wiele istnień. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. Udzielaj. Słuchajcie, ja sobie tylko coś na szybko sprawdzę, czy ja to mam w ekwipunku. Chciałbym tego teraz użyć. I bach! No i popatrzcie teraz. To może nie jest zbyt ciekawa walka, ale w ten sposób... Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Będziemy musieli to wydłużyć. Czyja? Dla mnie to dość istotna różnica. Mnie zabić nie można. Zdołasz tylko odroczyć swój koniec. Ale on i tak nadejdzie. Zajmijmy się jednak tym, który już nie żyje. Spójrz na swe czyny, Wiedźminie. Stałem za
No pewnie. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda. Wierzyłeś, że z niewłasnych celów. Z każdym twoim krokiem jest los. A bzdury opowiem. Zostawiłeś za sobą dziesiątki istnień zaszlachtowanych wiedźmińskim mieczem. Współtworzyłeś podwaliny żelaznej dyktatury fanatyków zakonu. Opuściłeś wyzimę, zostawiając za sobą chaos. Tylko po to, by sprowadzić zagładę na odmętę. Każda twoja decyzja pociąga za sobą dalsze zniszczenia. Każdy wybór prowadzi do większego zła. Zakon, którym oddałeś władzę, planuje usunąć każdego, kto nie jest w pełni człowiekiem. Jak się z tym czujesz, ty mutant? Przestań. Nie broń się, Wiedźminie. Jesteś zwiastunem burzy. Idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty. Zaakceptuj to. Nie broń się. Dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Jakub de Aldersberg jest mój. Dokładnie. Przeciwstawiasz się mnie. Czuję twoje zmęczenie po walce. Życie powoli wypływające z ran. Każda kropla przybliża cię do śmierci. Nie dasz mi rady. Odstąp. Spadaj. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. To już skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. To bądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. No, dawaj. Co, to by było na tyle? No proszę cię. Aha, jeszcze ten. Misiek. Pobudka. Taki twardy jesteś. To dostaniesz srebrnym na potwory. To miecz. Na potwory. To jest bardzo ważne, to co on trzyma w ręku. Po tym mniej więcej po jego wypowiedziach możemy ocenić, że jest to z dużą dozą prawdopodobieństwa Aldo. Czyli całą grę przeszedłem bez ani jednego zgonu. Pięknie, pięknie mi to wyszło, muszę powiedzieć. Obudziłeś się, Geralt. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Trochę przegapiłeś. Powstanie stłumione. Foltest odzyskał kontrolę nad miastem z dużą pomocą zakonu. Jak się ma Siegfried? Był tu jeszcze przed chwilą. Pilnował cię, dopóki nie przyszedłem. Ach, niechętnie odchodził, troszkę ale służba, nie drużba. Ciekawe, jak sobie poradzi na stanowisku wielkiego mistrza, rzucony w wir polityki. Miejmy nadzieję, że dobrze. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie de Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Tu sobie możemy zrobić jeszcze save'a. Ja myślę, że ten save będzie takim ostatecznym, decydującym, ale mogę się mylić. Możemy jeszcze się przyjrzeć. Ale tutaj, słuchajcie, ja nic nie znalazłem ciekawego. To jest taki jakby
Ja wiem, jak to nazwać. Wirydarz. No ale to nie jest klasztor. Chociaż z drugiej strony. No mnie to przypomina bardzo, słuchajcie, wirydarz. Tutaj jest jaskier, okej. Okay, ale my sobie pójdziemy tutaj. I popatrzcie. Odbieramy to, czego szukaliśmy. Proszę bardzo, jest medalion. Zabieramy go. I wiedźmińskie tajemnice. Skradzione. Prawie awansowaliśmy, prawie. Ale tak nie do końca. Dobrze, zrobię sobie tutaj jeszcze drugi save dla dobrej miary. I co? I wracamy do jaskra. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Wielkim Mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to co dalej? Nie udawaj. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Ha! Pytanie jak w trzeciej części. Myślę, że wiesz, tak. Dopiero teraz poczułem, że rozpoczynam nowe życie. Zrodzony na nowo, ochrzczony krwią i ogniem. Pięknie to fragment nowej ballady? Nazbyt pompatyczny. Życie jaskier jest proste, nieprzewidywalne i piękne. Nie poznaję cię, Geralt. Wróciłeś zza światów, od razu wpakowałeś się w nową kabałę. Znów musiałeś zabijać potwory i rozmaitych skurwieli, którzy wyrządzili ci krzywdę, a teraz mówisz, że życie jest piękne? Znowu przesadzasz. Nie jestem aż takim optymistą. Coś się kończy, coś zaczyna. Zabiorę ostatni fragment skradzionych tajemnic, wezmę głęboki oddech i ruszę przed siebie. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Pogrzeb Wielkiego Mistrza zgromadził tłumy. Żegnano człowieka, który uratował Wyzimę. Jasne. Walki zakończyły się, zakonników traktowano jak bohaterów. Nieludzi nienawidzono jeszcze bardziej niż przed powstaniem. Królewskie edykty dotyczące Skojatel doprowadziły do eksodusu elfów i krasnoludów. Historia bywa przewrotna. Błędy zakonu Płonącej Róży król puścił w niepamięć. Nowy wielki mistrz Siegfried Denel zreformował i wzmocnił zakon. Czarodziejki nie zdołały rozszerzyć swych wpływów. Dobre to. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Na gruzach miasta wyrosły nowe fortuny. Jedni zyskali, inni stracili. Zwykła kolej rzeczy. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. I ostatni filmik pożegnalny. No ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, za opinie wszystkie, za słowa wsparcia i za słowa krytyki też oczywiście. Ale obejrzyjmy, bo to już ostatni filmik z Wiedźmina pierwszego. Oczywiście nie mówimy tutaj o swoją pomocą Temeria i Redania zjednoczyły zadanie. Się. Więc za twój trud masz godziwą zapłatę. Wasza miłość, mistrzu. Bywaj, królu. Ale tak nie do końca, popatrzcie.
strażnicy. Tym razem uda mu się Foltesta ocalić, jeśli wiecie, o czym mówię. To jest znak Art najprawdopodobniej, tylko to powinno być raczej niebieskie, moim zdaniem. Niezły jest. To już wszystko się przeleje teraz na Wiedźmina drugiego. Którego będę nagrywał niebawem, bo pytacie mnie, więc odpowiadam. Ale najpierw chciałbym jeszcze jedną misję poboczną wam nagrać. Tutaj z Wiedźmina pierwszego, tą dodatkową. Przepraszam, nie poboczną, dodatkową. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Bywajcie, powodzenia na szlaku i do zobaczenia w następnych częściach.